Panie Jezu, Ty żyjesz i jesteś z nami. Boga, który ostatnio nam przypomniał, że On naprawdę żyje. Chcemy uwielbić Boga Ojca za to, że wskrzesił Jezusa z martwych, za to, że Jezus z martwych wstał. Chcemy podziękować Mu za to, dlatego, że dzięki temu jest tutaj mnóstwo Panów. Każdy z Was, Panowie, Wasze życie, Wasze plany mogą być... Boże, mogą być udane. Twoje życie może być udane, dlatego że Jezus zmartwychwstał, dlatego że On żyje. Jest tutaj mnóstwo kobiet, nie tylko na scenie, umocnych w duchu, ale tutaj, na tej sali. Kobiety, wasze życie może być życiem w pełni. Właśnie dlatego, że Bóg Ojciec dokonał tego, co było niemożliwe w oczach świata. I dzisiaj chcemy uwielbić Go. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali Bogu Ojcu. Boże Ojcze, Ty,
Ty mówiłeś do mnie, żebym dzielił się z innymi owocami rozmów z Tobą. Chcę Ci dzisiaj podziękować za to, że poddałeś taki pomysł, abyśmy Ciebie dzisiaj uwielbili i podziękowali Tobie za to, co zrobiłeś, za to, że dzisiaj Jezus żyje i że my możemy do Niego mówić tak jak do żywej osoby. On jest tutaj z nami. Chcemy doświadczyć tego, czego doświadcza lud, który uwielbia Ciebie. Chcemy doświadczać tego, Ojcze, co doświadcza lud wybrany przez Ciebie. Kiedy wchodzi z takim pochodem zwycięstwa naszego Króla Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć i daje każdemu z nas to życie, które mamy, czy mężczyzn, czy kobiet. Dlatego zachęcam teraz, żebyśmy najpierw, zanim połączymy na nowo ten śpiew Alleluja, tak wszyscy razem, chciałbym, żeby najpierw mężczyźni zaśpiewali z głębin serca: dziękuję Ci, Boże, za to, że wskrzesiłeś Jezusa, za to, że On tutaj jest z nami, że żyje. I zachęcam każdego Pana, księży, którzy tutaj są, młodych chłopaków, zapraszam wszystkich Panów, którzy już mają po 50, zaśpiewajmy dziękuję nasze właśnie w tym śpiewie Alleluja. Alleluja. Jeszcze raz. Allele, allele. Alleluja. Chyba jeszcze raz, panowie, przydałoby się, nie? Tak mi się wydaje. Żeby Bóg Ojciec naprawdę usłyszał, bo to nie przejdzie przez dach. Ten nasz śpiew, on musi przejść przez dach, tak żeby Bóg Ojciec nas usłyszał. Dlatego jeszcze raz, zaśpiewajmy z mocą, z głębin naszych serc. Tak jak czasami kibice śpiewają wtedy można, ale dzisiaj też można. Naprawdę zaśpiewajmy Alleluja, uwielbiając naszego Ojca, potężnego Pana. Alleluja. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. A teraz zapraszam kobiety, abyście wyśpiewały to samo, tak żeby wasz ojciec, wasz tata swoich córek, żeby usłyszał. Myślę, że nie będzie z tym większych problemów, zazwyczaj tak jest w kościele. Zapraszam, zaśpiewajcie same. Wszyscy razem. Alleluja, 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 alleluja. Jezus zwyciężył. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus jest Panem. On zwyciężył śmierć. Alleluja. On jest moim bratem. I dlatego życie mi. Panu Jezusowi, który zwyciężył dla nas śmierć, jest dla nas żywy i prawdziwy właśnie tutaj, w tym miejscu. Chciałbym, żebyśmy poszli trochę dalej w łasce uwielbienia, bo dana jest nam ona przez Ducha Świętego. Chcemy dalej uwielbiać właśnie w tym słowie Alleluja, które wywyższa zwycięzcę naszego Pana. Chcemy zaśpiewać Panu Jezusowi, że On zwyciężył i chcemy oddać Jemu swoje życie, całe swoje życie, zwycięzcy, nie byle komu. Nie możemy oddawać swojego życia byle komu.
oddajmy je naszemu bratu i panu i zwycięzcy, tego, którego Bóg Ojciec wskrzesił z martwych i dał każdemu z nas, żeby dzisiaj się tutaj z Nim spotkać. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty zwyciężyłeś śmierć. Chciałbym Was poprosić o to, byście na głos, tak jakby Jezus stał przed Tobą, powiedzieli: dziękuję Jezu, że zwyciężyłeś śmierć. Uwaga, 3, 4. Dziękuję Ci, Jezu, że zwyciężyłeś śmierć. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że poniosłeś za mnie Twoją mękę. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że poniosłeś dla mnie swoją mękę. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że nie cofnąłeś się, kiedy trzeba było oddać życie. Dziękuję Ci, Jezu, że nie cofnąłeś się, kiedy trzeba było oddać życie. Chcemy Cię za to uwielbić, Panie Boże, i dlatego śpiewamy Tobie z całego serca, że Ty zwyciężyłeś śmierć, że jesteś zwycięzcą. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, o alleluja, po wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, o alleluja, po wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem dzień i dzień. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem. Przywołali jeszcze bardziej wszystkich tych, którzy mogą nam pomóc w modlitwie, aniołów bożych. Chciałbym, żebyśmy poprosili wszystkich świętych, bo wierzymy w świętych obcowanie. Chcemy prosić Maryję, żeby z nami była, bo jak była w wieczerniku, to modliła się w językach.
dlatego warto ją zawsze zapraszać do tej modlitwy, ale chciałbym, żebyście pomyśleli sobie, że Jezus mało tego, że jest naszym Panem, ale On jest Twoim bratem, to jest Twój brat, to nie jest ktoś daleki, kto Cię nie zna. Bóg Ojciec dał Tobie go za najlepszego brata, jakiego, o jakim możesz tylko pomarzyć. Nic Ci nie grozi, mówi Pan. Ja jestem Twoim bratem. I Jezus jest do nas podobny, naprawdę podobny. W gestach, w oczach jest naszym Panem i bratem. I chcemy dzisiaj, Panie Jezu, tak jak stoimy przed Tobą, prosić Ciebie o łaskę uwielbienia Ciebie. Chcemy prosić o to Ducha Świętego. Chcemy Ciebie uwielbiać, Jezu. Na Tobie dzisiaj być skoncentrowanymi. Nie na różnych rozmyślaniach o rzeczach wielkich, wzniosłych, kategoriach czy argumentach. Chcemy dzisiaj spotkać się z naszym bratem i Panem. Jezu, oddajemy Tobie bardziej ośmieleni dzisiaj właśnie w tym uwielbieniu. Oddajemy Tobie jeszcze bardziej ten czas. Zrób z nim, co zechcesz. Jezu, prosimy Ciebie, żebyś nas pouczył, żebyś nas podniósł, żebyś uzdrowił, Jezu. Prosimy Cię, Panie, bądź z nami i módl się z nami. Zapal w nas ten płomień, którego nikt nie będzie mógł zatrzymać. Przyjdź, Duchu Święty. Babaya, mima, fenadiata, era na tyle liata, niheni. Nalelio, mani, suri, halialaleru, lalimana, mana, falalaliala, henamanana. Chcemy oddać Jezu Tobie dzisiaj, Tobie, Twojej osobie, Jezu. Dzisiaj na służbę Twojej osobie, Jezu. Nasze myśli, nasze skojarzenia, Jezu, naszą odwagę, nasz brak wiary, naszą wiarę, taką, jaką mamy. Chcemy dzisiaj oddać Tobie na służbę. Jezu, przymnóż w nas wiary. Przymnóż nam. Proszę Cię, Jezu. Hifata hesima nadiata himana etekteta anamin naleru afenaya minu. Pan mówi, że przychodzę, wstępuję w chwale, dlatego, że jest mi tutaj dobrze. Jest mi z Tobą dobrze. Jeżeli nie musisz się rozglądać teraz dookoła siebie, możesz zamknąć oczy, położyć sobie na sercu ręce, poczuć jak bije, oddychać. Dookoła jest ten, który mówi, że jest mu z nami dobrze. Stójmy w ten sposób. Bądźmy w tej jego komunikacji, miłości. To jest podobne do bycia skąpanym, zanurzonym. Amen. Bóg daje taki obraz, jakby nas zanurzał w basenie. Tak jak chrześcijan pierwszych zanurzano w basenie po prostu od stóp do głów. On jest wokół nas, w nim się poruszamy i jesteśmy. Dziękuję Ci, Ojcze. On pracuje w nas od rana, a teraz mówi, jest mi dobrze, z Tobą dobrze.
nie szukajmy jeszcze zmiany, tylko trwajmy w tym zanurzeniu. Spokojnie oddychajmy w Panu. Możemy się nawet senni poczuć, ale to nie jest usypianie, tylko spokój Pana, pokój Ducha. Oddychaj Bogiem. To On daje Tobie oddech i istnienie i podtrzymuje Cię teraz. Pozwól Mu w tym podtrzymywaniu Twojego istnienia, Twojego oddechu, Twojego bicia serca. Pozwól Mu kochać Cię. Pozwól Mu na to. Teraz Duch Boży uczy, abyśmy Go brali, abyśmy Go brali i weźmy Go od czubka głowy aż po nasze stopy, tam gdzie jesteśmy zagruntowani, dotykając ziemi. Bóg pokazuje, że niektórzy mogą się trochę niepokoić, że to jest takie nic, ale to nie jest nic, to jest jakby woń miła Bogu, chwała, którą oddajemy Mu w poddaniu i w tej ciszy. I po niej przyjdzie czas słuchania czystym i otwartym uchem. Cały czas bierzmy. Bierz. Bo Pan pracuje dla nas. Dobrze Mu z nami. Tak po prostu chciał. To nie przez Twoje zasługi, albo że Ty jesteś dobry.
może nie śpiewajmy jeszcze. Każdy smutek zamienia w śmiech, zna liczbę moich łez. Twoje święte ciało i krew otwiera mi oczy. Widzę uśmiech łagodny twój teraz i tu. Odnawiasz moje siły jak orła, jak młodego orła do lotu porywasz mnie. Odnawiasz moje siły od nowa, dajesz mi moc i podnosisz mnie. To Ty obecny wśród nas, Twoja chwała zstępuje, Twoja chwała ogarnia nas. To Ty obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje. Teraz jest łaski czas. To Ty obecny wśród nas, Twoja chwała zstępuje, Twoja chwała uwalnia nas. To Ty obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje. Jesteś tu. Rozjaśnić chcę, nadzieją zmienia mnie. Twoje święte słowo i krzyż wskazują mi drogę. Zmartwychwstałeś i żyjesz dziś. Odnawiasz moje siły jak orła, jak młodego orła do lotu porywasz mnie. Odnawiasz moje siły od nowa, dajesz mi moc i podnosisz mnie. To Ty obecny wśród nas, Twoja chwała zstępuje, Twoja wśród nas, Twoją miłość przyjmuję. Teraz jest łaski czas. To Ty obecny wśród nas, Twoja chwała zstępuje, Twoja chwała uwalnia nas. To Ty obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuję. Łaski Boże, dziękujemy Ci za to. Rozpoznaję Cię, Panie, w Słowie Twoim, które pracuje we mnie teraz. Rozpoznaję Cię, Panie, w oddechu, który we mnie podtrzymujesz. Rozpoznaję Ci w moich braciach i siostrach, którzy tutaj są, których widzę naocznie. Rozpoznaję Cię, Boże, w poruszeniach wewnętrznych, w moim ciele, ale też i w moim duchu.
rozpoznaje Twoją obecność, Boże. Dziękuję Ci za to, że wyznaczyłeś sobie czasy i miejsca. Dziękuję Ci za to, że to jest ten też moment, w którym działasz, którego wybrałeś. Dziękuję Ci za to. Chcemy oddawać Tobie chwałę, jeszcze więcej pola Tobie, Panie Boże. Dziękujemy Ci za to, że możemy Cię rozpoznawać teraz działającego w nas. Bądź uwielbiony, Panie. Chciałabym zapytać, kto z Was doświadcza w swoim ciele jakiegoś gorąca czy chłodu w jakiejś części ciała? Niech podniesie rękę, wysoko podnoście. Doświadczacie też pokoju. Pan zstępuje szczególnie na was, abyście zostali, abyście przyjęli namaszczenie Boże i upraszali pokój dla tego miejsca i dla świata. Upraszali Ducha Świętego, tak jak widzicie, że On chce przychodzić, to jest w wielkim spokoju. Świat potrzebuje pokoju. I też w czasie tej modlitwy Pan już zaczął uzdrawiać nas z różnych nerwic i z takich schematów przymusowych działania, czyli uzależnień. Przyjmujcie to uzdrowienie. I Panie, bądź wywyższony właśnie w tych, w których rozpoczynasz swoją wielką pracę, w tych, którzy podnieśli ręce, odczuwając Ciebie, bo rozpoznali Cię w swoim ciele. Jesteś tu obecny, to Ty obecny wśród nas. Twoja chwała zstępuje, Twoja chwała ogarnia nas. To Ty obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje. Teraz jest łaski czas. To Ty obecny wśród nas. Obecny. Dziękujemy Ci, że w Twojej obecności dzieją się zawsze najwspanialsze rzeczy, Jezu. Błogosławimy Twoje imię.
Jezu, uwielbiamy Cię za Twój krzyż, który poniosłeś. Dziękujemy Ci za Twoją mękę, za Twoją śmierć. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj do nas płynie łaska z krzyża Golgoty. Że przez tą mękę i przez tą śmierć my dzisiaj możemy odzyskać zdrowie i odzyskać życie. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej krwi, która spływała po Twoim ciele i ta krew dzisiaj nas uwalnia, ta krew dzisiaj czyni nas zdrowymi. Ta krew dzisiaj przebacza nam nasze winy. Ta krew wprowadza pokój między nami a Tobą. Dziękujemy Ci dzisiaj, Panie, za to, że w Twojej obecności, dzięki krwi Jezusa, możemy być pobłogosławieni. Panie, wywyższamy Cię teraz. Panie, błogosławimy Cię teraz. Uwielbiamy imię Twoje. Kochany Duchu Święty, to jest Twój wieczór, Twój czas. Ty sam działaj, poruszaj się po tej hali sportowej. Ty jesteś Panem. Ciebie nie da się zamknąć w żaden schemat. Ciebie nie da się zamknąć w żadną formułę, bo Ty jesteś daleko większy, potężniejszy i chcesz czynić nowe i wspaniałe rzeczy tutaj pośród nas, Panie. Błogosławimy Cię. Już kiedy zaczęliśmy uwielbiać Boga, Pan Bóg wie, że przychodzi z uzdrowieniem do wielu dolegliwości, do wielu schorzeń. Mam odczucie i wrażenie, że przyszedł tutaj ktoś, osoba bądź osoby, które miały bardzo duży ucisk w kręgosłupie, w kręgach szyjnych. W jakiś sposób to powodowało... Skupmy się na Jezusie. W jakiś sposób to powodowało niedosłuch też prawego ucha. Padało to na twój słuch. I Pan Bóg dotyka takich osób. Ktoś z Was miał takie dolegliwości, że w związku właśnie z kręgami szyjnymi i jakiś problem z lewym uchem, z tym powiązany niedosłuch prawego ucha. Nawet może nie wiedziałeś, że to jest powiązane, ale masz taką dolegliwość. Pomachaj ręką tam, gdzie jesteś. Tu jest jedna osoba, druga, trzecia. Więc Panie, ogłaszamy Twoją łaskę, ogłaszamy Twoją obecność i ogłaszamy Twoje uzdrowienie. Zanim przejdziemy dalej w słowa poznania, bo Bóg czyni dużo więcej rzeczy, chciałbym, byśmy na samym tym początku, jeśli chcemy skorzystać i przyjąć łaskę, która płynie do nas z krzyża, to powinniśmy wyrzec się rzeczy, które nie pochodzą od Boga, które często są powodem, które często są przyczyną chorób. Czasami za chorobą i dolegliwością stoi duch choroby. I kiedy wyrzekamy się tych rzeczy w imię Jezusa, Bóg nas uwalnia i przynosi błogosławieństwo i łaskę. Dlatego jeśli chcesz się wyrzec dzisiaj rzeczy, które nie pochodzą od Boga, to tam, gdzie jesteś, po prostu powtórz za mną i powiedz: Jezu, w Twoje święte imię wyrzekam się teraz wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie. Wyrzekam się każdego ducha choroby, każdego ducha przekleństwa, przywiązania do grzechu, ducha śmierci. I niech to wszystko straci swoją moc. W imieniu Jezusa. Jezu, przyjmuję dzisiaj to, co dokonało się na drzewie krzyża. Przyjmuję wolność. Przyjmuję pokój. Przyjmuję uzdrowienie i łaskę. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, poruszaj się. Dziękujemy Ci, Panie, że przychodzisz po to, by nas uwalniać. Też uwalniać od nieprzebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili. Uwalniać od ciężaru, który wielu z nas nosiło w swoim życiu. I nosiłeś ciężar, chorobę, tylko dlatego, że nieprzebaczenie gdzieś zamieszkało w Twoim sercu i nie umiałeś sobie z tym poradzić. I Pan dzisiaj prosi Cię,
Pan dzisiaj prosi Cię, przebacz. Przebacz. On przebaczył Ci na krzyżu. On przebaczył Ci na krzyżu. Pomyśl teraz przez chwilę, komu potrzebujesz przebaczyć. Kto Cię skrzywdził, kto Cię zranił. Może nosisz taką żywą urazę w swoim sercu. Przynieś Jezusowi w myślach imiona tych osób. Przynieś tą całą krzywdę. I złącz ją teraz z Jezusem, który cierpiał na krzyżu. Oddaj Mu to. On powiedział, przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, obciążeni. Możesz powiedzieć za Mną, Jezu, w Twoje imię wyrzekam się nieprzebaczenia. Każdego ducha nieprzebaczenia i choroby, która przyszła przez nieprzebaczenie. Ja w Twoje święte imię, Jezu, przebaczam i błogosławię tym wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Przyjmuję Twój pokój, Panie, Twoje przebaczenie i Twoje błogosławieństwo. Zaśpiewajmy raz jeszcze. Wśród nas Twoja chwała wstępuje, Twoja chwała ogarnia nas. To Ty obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje. Teraz jest łaski czas. To Ty obecny wśród nas, Twoja chwała wstępuje, Twoja chwała uwalnia nas. To Ty obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje. Jesteś tu. To Ty obecny wśród nas, Twoja chwała wstępuje, Twoja chwała ogarnia nas. To Ty obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje. Teraz jest łaski czas. To Ty obecny wśród nas, Twoja chwała wstępuje, Twoja chwała uwalnia nas. To Ty obecny wśród nas, Twoją miłość przyjmuje. Teraz będziemy dzielić się słowami poznania, to znaczy tym, co Pan Bóg w tej chwili czyni. I słowo poznania ma moc przyjść z uzdrowieniem. Ja czuję cały czas duże gorąco w moim karku. Jest ktoś, kto teraz też czuje gorąco w karku i są osoby, które są uzdrawiane z problemów z karkiem, być może już bardzo poważnych bóli, dolegliwości. I chciałbym, byście na takie słowa poznania reagowali. To znaczy, jeśli zaraz z Bartkiem będziemy dzielić się tymi słowami, jeśli usłyszysz swój problem, swoją dolegliwość, to wyciągaj z wiarą ręce do Pana wtedy i mów Mu, Panie, ja przyjmuję to uzdrowienie, ja przyjmuję tę łaskę. I kiedy reagujemy wiarą na Słowo Boże, na to, co czyni Bóg, rzeczy się dzieją. Królestwo Boże dotyka ziemi. Więc przyjmujcie to słowo z wiarą, z oczekiwaniem i reagujcie wiarą. Wierzę, że Bóg teraz uzdrawia niedowład ręki. Twoja ręka jest taka jakby nie w pełni sprawna, nie możesz na maksa jej ścisnąć. To jest taki niedowład.
Wierzę też, że Pan Bóg uzdrawia lewą komorę w sercu. Masz problemy i to jest stwierdzone też medycznie. Wierzę, że Pan Bóg teraz to uzdrawia. Wierzę, że Pan Bóg uzdrawia teraz problemy z tarczycą, jakieś guzki. Wierzę, że Pan Bóg przychodzi teraz do Ciebie w doświadczeniu ciepła. Wierzę też, że Pan Bóg uzdrawia ból karku, tutaj górną część. I wierzę też, że osoba, która to teraz słucha, ogląda to, ta osoba znajduje się w Toruniu i też wierzę, że Pan Bóg teraz właśnie przychodzi do Ciebie z łaską uzdrowienia. Też jest osoba, która miała złamaną nogę już jakiś czas temu i to było spowodowane, spadałeś z rusztowania i ta noga zagoiła się źle, niepoprawnie. Wierzę, że Pan Bóg teraz przychodzi właśnie do Ciebie i uzdrawia Ciebie. Też mam takie przeświadczenie, że Bóg pragnie błogosławić dla tych osób, które mają problemy z gotówką, z pieniędzmi. Wierzę, że jest tu parę osób, które przyjechały z takim może desperackim zaufaniem do Pana Boga o to, żeby ten moment zmienił Twoje życie i wierzę, że Pan Bóg pragnie Ci błogosławić w taki sposób, że na Twojej drodze, w Twoim życiu postawi Ci takich ludzi, którzy pomogą Ci to rozwiązać. Również wierzę, że Pan Bóg przychodzi teraz do osób, które mają problemy z tarczycą, z astmą. Masz problemy z oddychaniem. Ciężko Ci jest nabrać powietrza. Wierzę, że Pan Bóg teraz przychodzi właśnie do Twoich płuc i uzdrawia Ciebie. Ja mam też wrażenie, że są tu osoby, które... Ja widziałem obraz kręgów. Być może to chodzi o kręgi szyjne, ale też niekoniecznie. I w te kręgi, między tymi kręgami były wyoperowane jakieś metalowe implanty. I albo coś nie wyszło, albo te implanty sprawiają, że masz dalej ból, dyskomfort, problem. Także wyciągnij swoje ręce, jeśli utożsamiasz się z tymi dolegliwościami, bo wierzę, że Pan tego dotyka. Wierzę, że Bóg dotyka też problemów po zakażeniu organizmu. Ktoś z Was, być może tu chodzi o kogoś też oglądającego teraz tę transmisję, albo ktoś z Was modli się o takie osoby. Organizm był zakażony i były jakieś nieciekawe konsekwencje związane z tym zakażeniem i Bóg dzisiaj oczyszcza ten organizm. Też miałem wrażenie... Z tym zakażeniem związany był jakiś też grzyb, który był w organizmie. Pan Bóg, wierzę, dotyka też problemów z prawym kolanem. Wierzę, że jest tu ktoś, kto, żeby chodzić, poruszać się swobodnie, musiałeś kuleć. Nie byłeś w stanie swobodnie chodzić po tej hali, bo to był problem z prawym kolanem i Bóg teraz, wierzę, dotyka tego prawego kolana, że będziesz mógł chodzić bez ortezy, bez jakiejś podpórki. Także niech to prawe kolano będzie zdrowe w imię Jezusa. Bóg przychodzi też z uzdrowieniem do guzków. Bartek wspominał o tym. Do guzków na całym ciele i też na właśnie tarczycy. I wierzę, że niektóre z tych guzów już teraz zaczynają znikać. Panie, niech tak się stanie w Twoje święte imię. Miałem też odczucie, że niektórzy z Was, mając problemy z ciśnieniem, objawiało to się mniej więcej przez jakiś taki ciężar w dłoniach i ciężar w stopach. Miałeś jakby takie skamieniałe stopy, skamieniałe dłonie i Pan przychodzi, by Cię uwolnić. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci, Jezu, też za to, że dotykasz problemów z ostrogami w piętach. Nie mogłeś swobodnie się poruszać z powodu tego bólu, który był w piętach i Bóg teraz przychodzi z uzdrowieniem. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Jezu. Pomodlimy się teraz w taki sposób, bo to będą dwie pierwsze części modlitwy. Pomodlimy się najpierw, i to też będą te rzeczy, które były wymieniane teraz w słowach poznania. Pomodlimy się o problemy z kręgosłupem, ze stawami,
wymienię te rzeczy, te części ciała, pomodlimy się o problemy z kręgosłupem, z kręgami, z dyskami, barkami, łokciami, nadgarstkami, być może z wyrodnienia w palcach. Może przyszedłeś tu z problemami też z biodrami, które wie, że Pan Bóg dziś też uzdrawia. Być może twoja część też, może miednica była źle ustawiona. Być może była źle ustawiona, też biodra były nie we właściwej pozycji i jedna też kończyna była krótsza, druga dłuższa. Będziemy się modlić również o kolana. Możesz mieć problemy z wiązadłami, chrząstkami, łąkotką. Cokolwiek w twoich kolanach się dzieje, Pan Bóg ma moc to uczynić. Dzieliliśmy się niedawno świadectwem dziewczyny, która przyszła na takie spotkanie, miała przesuniętą miednicę, za tym poszły kolejne wady postawy, ponieważ tak chodziła, pojawił się garb, skolioza i podczas takiej modlitwy o uzdrowienie Bóg przeszył, ból przeszył jej kręgosłup i Pan Bóg dotknął jej właśnie szkieletu. I na ostatnim forum byliśmy tutaj też razem, jej fizjoterapeutka zaświadczyła, że podczas modlitwy, że po modlitwie to się stało, że jej miednica wróciła na miejsce, skolioza zniknęła, garb zniknął, nie ma żadnej wady postawy. Więc Bóg ma moc przetasować twój organizm całkowicie. Ale potrzebna jest twoja wiara. Potrzebne jest twoje też oczekiwanie, twoja współpraca w tej modlitwie, więc ja nie będę modlił się za was, my będziemy modlić się razem. Więc kto z was się utożsamia z tymi rzeczami, które wymieniłem, pomachajcie ręką teraz. Więc potrzebuję, żebyście wstali, potrzebuję, żebyście trzymali rękę w górze i osoba, która jest obok, możesz zapytać, czy możesz, jeśli ktoś podniósł rękę, czy możesz położyć rękę w miejscu, gdzie może jest problem tej osoby, jeśli dasz radę. A my, Panie, też obmywamy nas wszystkich świętą krwią Pana Jezusa i ogłaszamy, że tylko Boży Duch ma moc działać. Zróbcie to szybciutko. Pokażcie palcem, gdzie i milczymy. I trzymajcie rękę w tym miejscu. Gotowi na modlitwę? Tak? Gotowi czy nie? Więc powiedzcie, trzymając rękę w tym miejscu, powiedzcie za mną, w imieniu Jezusa, wyrzekamy się teraz wszelkiego ducha bólu, paraliżu i niepełnosprawności. Wyrzekamy się każdej przyczyny i powodu. Choroby. Niech w imieniu Jezusa, przez moc Twoich ran, Jezu, przyjdzie uzdrowienie. Bądź zdrowy w imię Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. I zapraszajcie Ducha Świętego, trzymając rękę na tej osobie. Otwierajcie swoje usta i wołajcie. A ja będę modlił się do mikrofonu, ale wy sami również módlcie się teraz swoimi słowami, przyzywając Ducha Świętego. Jezu, w Twoje święte imię wypowiadamy słowo wiary i słowa wiary nad tymi, którzy są chorzy, którzy są słabi, którzy przyszli tutaj w wielkim bólu. I w imieniu Jezusa mówimy do wszelkiego bólu głowy, migren, do problemów z karkiem, kręgi szyjne, bądźcie zdrowe w imię Jezusa. Niech głuchota, która była spowodowana uciskiem w kręgach szyjnych, będzie teraz uzdrowiona. Niech w Twoje imię barki będą zdrowe. Wszelka blokada z tych stawów niech będzie teraz zdjęta przez imię Jezusa. I każdy, Panie, duch choroby, który za to odpowiadał, jest pokonany na krzyżu i nie ma prawa tu być, więc niech w Twoje imię przyjdzie wolność. W imię Jezusa ogłaszamy też uzdrowienie problemów z łokciami, nadgarstkami, z wyrodnienia w palcach u dłoni. Bądźcie uzdrowione w imię Jezusa. Niech w Twoje imię przyjdzie też zdrowie do problemów z biodrami. Panewki biodrowe, bądźcie zdrowe, krótsze kończyny, wyrównajcie się w imię Jezusa. Niech przez imię Jezusa miednica, która była niewłaściwie ustawiona, niech wróci na miejsce. W
tej chwili, Panie, ten szkielet wróci do doskonałej sprawności. Skolioza niech będzie uzdrowiona. Wołajcie, wołajcie. Jest was więcej ode mnie. Wołajcie. Niech w imię Jezusa przyjdzie Twoja moc, Panie, do każdego dysku, do kręgu, do każdej wady postawy. Niech zniknie teraz przez moc imienia Jezus. W Twoje święte imię, Panie, kolana niech będą uzdrowione. Niech maść w stawach, której nie było, niech pojawi się. Niech w imię Jezusa wiązadła będą uzdrowione. Niech będą uzdrowione łąkotki, chrząstki. A to, czego nie ma w naszych organizmach, a powinno być, niech pojawi się przez imię Jezusa. Przychodź, Duchu Święty, poruszaj się. Panie, poślij swoich aniołów, niech przynoszą nam nawet nowe części ciała. Niech w imię Jezusa stanie się to, co jest po ludzku niemożliwe. Niech chromi zaczną chodzić bez bólu. Ci, którzy nie mogli swobodnie poruszać się bez bólu, niech zaczną chodzić swobodnie w imię Jezusa. Niech przez moc Twojej łaski będą uzdrowione teraz też stawy skokowe, zwyrodnienia w palcach u stóp. Bądźcie uzdrowione. Poruszaj się, Duchu Święty, teraz. Wołajmy, wołajmy, wołajmy jeszcze chwilę. Siramana kora mana siriamana kora mana sandere kandy. Pokonałeś każdego ducha choroby, słabości, niemocy i dolegliwości. Niech to wszystko straci swoją moc przez potężne imię Jezusa. Przez potężne imię Jezusa. Przez potężne imię Jezusa. Sikara la kiria mana koria siria. Ci, którzy nie mogli swobodnie poruszać się przez metalowe implanty wyoperowane, w imię Jezusa niech zaczną chodzić, niech zaczną się poruszać bez bólu, bez dolegliwości. Dziękujemy Ci, Panie, że przychodzisz jak olej. Przychodzisz, Panie, z łaską. Sira mana kora mana kora mana kora mandora la kiri. Shiba da 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 kos. Kura was, shikara was. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Jezu. Niech Twój ogień przychodzi, Twoja moc, Twoja obecność. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Przyjmuj Jego łaskę teraz. Przyjmuj to, co czyni Pan. Shikara baba bakora bakora. Dziękujemy Ci, Jezu. Amen. Po pierwsze, podziękujcie sobie za tą modlitwę. Chwała Ci, Panie. Aleluja. A po drugie, teraz w imię Jezusa zacznij sprawdzać swoje ciało, rzeczy, o które się teraz modliliśmy. Jeśli nie mogłeś czymś poruszać bez bólu, nie mogłeś czegoś zrobić, bo miałeś blokadę albo ból, jeśli nie mogłeś swobodnie chodzić, przejdź się kawałek. Nie mogłeś klęczeć, sprawdź kolana. Chciałbym, żeby ci, którzy mieli jakieś ortezy na kolanach, spróbujcie zrobić parę kroków. W jedną, w drugą stronę zobaczcie. W tej części nikt nie siedzi, proszę was. Wiara jest aktywna, ja też stoję. Teraz jest czas, by sprawdzać. Zapamiętajcie, wiara zawsze jest aktywna, nie wiara obserwuje. Wiara czyni, nie wiara obserwuje. Chyba, że sprawdzasz na siedząco, to okej. Ale śmiało, sprawdzajmy, sprawdzajmy. Są tu osoby, które miały zblokowane stawy. Chroniczny ból przez długi czas. Sprawdzajcie te rzeczy, o które się teraz modliliśmy. Uwaga, mam pytanie. Kto z was przyszedł tutaj z bólem? To jeszcze nie koniec pytania. Albo nie mogłeś czegoś zrobić, miałeś blokadę, jakkolwiek, a teraz po tej modlitwie jest znaczna albo całkowita poprawa. Pomachaj swoimi rękami nad głową teraz, tam gdzie jesteś. Wysoko, 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 wysoko. Chciał przez kilkanaście sekund. Tam zobaczcie, po prawej stronie. Tam jest sporo rąk w górze. Jeszcze, machajcie rękami. Tam jest sporo rąk w górze. Tam jest sporo rąk w górze.
po lewej mojej stronie. Chwała Panu za to. A mam pytanie, bo to miałem takie przekonanie, czy jest ktoś z tych osób, kto przyszedł z jakąś ortezą na kolanie i nie mogłeś swobodnie chodzić? Jest tam zdjęta. O, super, może Pani tu podejść, przejść się kawałek? Przejść się kawałek tutaj do przodu. Może Pani podejść na chwilkę? Jaka jest różnica teraz, jeśli chodzi o tą... No jest lepsza. Jest lepiej, tak? Okej. Okay. A jak to się objawiało wcześniej, że to był... Zerwane mam wiązadła. Zerwane wiązadło, okej. Okay. I był ból większy, czy... Był... Przed większy był, a teraz jest mniej. Okej, okay. A jeśli chodzi o poruszanie się, jak jest przy chodzeniu, czy... Jest zdecydowanie lepiej. Czy taki ruch był wcześniej możliwy, czy z wielkim nie było takiego ruchu? Dwa, nie? Okay. Czyli żeby taki ruch zrobić, może Pani jeszcze raz pokazać ten ruch? To był bardzo duży ból. A teraz jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Okej, okay. Chwała Panu za to, więc dokończ, Panie, co zacząłeś. Amen. Dziękuję. Chciałem o to zapytać, bo miałem wrażenie w sercu, że Pan Bóg to uczynił, więc to, co się zaczęło, niech będzie dokończone. O, Pani sobie chodzi i zgina kolana, fajnie. Chwała Panu. Kochani, więc przejdziemy dalej. Widzimy, że się modlimy i Pan Bóg działa, więc idziemy dalej. I chciałbym tutaj pomodlić się za rzeczy, które też Bóg włożył w moje serce, też wtedy, kiedy trwaliśmy na modlitwie po komunii, na Eucharystii. Mianowicie zwykle modlimy się w tej części o osoby, które też miały i mają jakieś problemy ze wzrokiem, ze słuchem, więc tu też za moment się o to pomodlimy, o tych, którzy mają guzy, więc będziemy się modlić też szczególnie w tej części o tych, którzy przyszli o kulach, na wózku, nie mogą się poruszać swobodnie. Albo to, co Pan Bóg zaczął, tak jak tutaj, będziemy modlić się, żeby dokończył. Ale mam takie pytanie, czy ktoś z Was jest tutaj, kto jest albo zupełnie nie widzi, albo na jedno z oczu, albo zupełnie nie słyszy? Jakbyście pomachali ręką, czy jest tutaj ktoś taki? Tam jest jedna osoba. Dobra, gdzie jeszcze? Tutaj. Dobra, tutaj. Chodzi mi zupełnie, nie? Albo na jedno oko, albo na ucho jedno. To jest coś w stylu, jak dzisiaj mówiłem o wyzwaniach wiary i zaraz to sprawdzimy. Tam jest Pan jeszcze jeden. Czy ktoś tu jeszcze jest? Tam jest jedna osoba. Tam jest jedna osoba. Dobra, więc zrobimy tak. A czemu nie? Chciałbym, byśmy pomodlili się szczególnie za osoby, które albo nie widzą zupełnie, albo nie słyszą zupełnie. I będziemy modlić się wspólnie. I patrzeć, co Pan Bóg czyni. Wchodzicie w to? Super. Więc jeszcze raz, żeby pomachały, jakby można było trochę światła dać mi tutaj na trybuny, bo nie widzę. Dzięki. Żebyście pomachali. Dobra, tam są osoby. Kogo tyczy się... oko, które w ogóle nie widzi, na przykład. Ręka w górę, teraz chodzi o oko. Dobra, tu jest kilka osób. 3, 4. A, 5 chyba, okej. Okay. A ucho, które nie słyszy, któreś? Raz, dwa. Dobra, wy będziecie widzieć, tak czy siak. No właśnie. I zrobimy to w ten sposób, że te osoby, które podniosły rękę, możecie jeszcze na moment je podnieść, jeśli chodzi o głuchotę zupełną albo o problemy ze wzrokiem, nie widzisz na jedno oko albo na oba w ogóle. Osoby te, które są, niech podniosą rękę, żeby za moment ci, którzy są dookoła, mogli położyć rękę albo na tym uchu, albo na tym oku, ale bądźcie delikatni, bo to jak wszyscy położą ręce, to... Zapytajcie, o co tam chodzi.
ortezu i kontynuuj modlitwę za kolano, dobra? Okej. Więc w miarę jesteśmy, więc ci, którzy są daleko, możecie wyciągnąć ręce w kierunku tych osób, one gdzieś tu są. I chciałbym, byście powtórzyli za mną i powiedzcie tak, w imieniu Jezusa Chrystusa, przez moc Twoich świętych ran, Panie, przez moc Twojej śmierci i przez moc Twojego zmartwychwstania wyrzekamy się duchów ślepoty, wyrzekamy się duchów głuchoty, duchów przekleństwa, niemocy i niepełnosprawności. I niech w imieniu Jezusa to wszystko odejdzie pod Twój krzyż, Panie. I niech nigdy nie wróci. Głuche uszy, otwórzcie się przez imię Jezusa. Niech odejdzie głuchota. Niech przyjdzie uzdrowienie do uszu. Otwórzcie się w imię Pana. Niech duchy ślepoty odejdą i nigdy nie wrócą. Niewidome oczy otwórzcie się. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Wołajmy w językach i módlmy się cały czas, albo zapraszajmy Ducha Świętego tak jak umiemy. Sira manana na koria manana koria siria mana koria sedy. Siria mana koria siria mana koria siria manana na nasy. Kuria men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 
karava 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 kara shiva rava rala kura bashanda rara vrava da kondere kede kuria manasa. Panie, ogłaszamy teraz moc Twoich świętych przy najświętszych ran. Niech oczy, które nie widziały, niech zaczną widzieć, niech zobaczą Twoje piękno. Uszy, które były głuche, niech zaczną słyszeć w imię Jezusa. Uczyń to teraz, Panie, przez moc Twoich ran, przez moc Twoich sińców, przez moc Twojej przenajświętszej krwi, Panie. Syra manakuria, manakuria, syria, tiria, tiria, tiria. Oczy zacznijcie widzieć, uszy zacznijcie słyszeć. Niech ślepota odejdzie, niech głuchota odejdzie. Niech otworzy się to, co było zamknięte, Jezu, na Twoją chwałę, na Twoją cześć. Chwała Tobie, błogosławimy Cię, Panie, za to, że jesteś wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam, że przywracasz wzrok niewidomym, przywracasz słuch głuchym. Sierra la coria siria tierra la cos prandara la coria siria tara la coria sandere le tende siria bada da 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 coria siria tiria. Wywyższamy Twoje imię, Jezu, imię pełne mocy, imię pełne chwały i imię pełne czci. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Panie. Amen. Spróbujcie sprawdzić słuch, spróbujcie sprawdzić wzrok. Sprawdzajmy. Sprawdzajmy. Panie, uwielbiamy Cię i błogosławimy teraz. Wywyższamy Cię. Ci, którzy nie widzieli albo nie słyszeli, sprawdzajmy, sprawdzajmy, sprawdzajmy.
To pani z ortezą tam biega. Znaczy bez już. Aleluja. Dziękujemy ci, Panie. Super. A jeśli chodzi o wzrok, jeśli chodzi o słuch, czy jest gdzieś jakiś przełom, że nie widziałeś albo nie słyszałeś i coś się zaczęło zmieniać? Czy jest ktoś taki, żeby pomachał ręką? Jeśli widzicie, to mówcie. Tak czy nie? Jeśli nie, to robię dogrywkę. Jak tam w tych grupach, bo ja tam nie wiem do końca, gdzie wy jesteście. Dobra, dogrywka krzyczą. Więc robimy to jeszcze raz. Idziemy w wierze. Więc jeszcze raz, połóżcie rękę na oku albo na uszach. Półtora roku temu na południu Polski była na spotkaniu dziewczyna, posłuchajcie uważnie. Chciałbym, żebyście mnie posłuchali, szczególnie ci, za których będziemy się modlić. Półtora roku temu na spotkaniu na południu Polski była dziewczyna, która nie widziała przez wadę genetyczną od 6 lat. I podczas modlitwy Bóg otworzył jej oko i widzi bardzo dobrze do dzisiaj. Około miesiąca temu w Poznaniu był mężczyzna, 38 lat, który pierwszy raz w życiu na jedno ucho zaczął słyszeć. Pierwszy raz w życiu. Więc Bóg ma moc dzisiaj to uczynić. Więc z wiarą połóżcie ręce jeszcze raz na tych osobach. Powiedzcie za mną: Jezu, w Twoje święte imię dziękujemy Ci za moc, która płynie z krzyża, i niech w Twoje imię niewidome oczy zaczną widzieć, niesłyszące uszy zaczną słyszeć. Otwórzcie się w imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Módlmy się teraz z wiarą, tak jak umiesz. Możesz zwracać się do tego problemu, by odszedł w imię Jezusa. Osoby, za które się modlimy, niech przyjmują. My za nich walczymy, a oni przyjmują. Siria mana kurra mana na siatere memene kandy. Siera mana kora badarala Siria. Panie, odtykaj uszy, które były głuche. Odtykaj uszy, które były głuche. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa oczy, które były niewidome, zaczną widzieć. Z wiarą wołajmy. Podnieśmy swój głos i wołajmy. Kerama satarala korama satarala kej. Seramana korama shidarala mene mene karama siramana konde. Shibaraba korava siravarala korava siravarala kidi. Oczy, zacznijcie widzieć. Jezu, Ty umarłeś na krzyżu po to, by przywrócić nam zdrowie. To była część Twojej ofiary. Jak mówi Izajasz, krwią Twoich ran zostaliśmy uzdrowieni, więc niech w imieniu Jezusa Chrystusa mocą Twoich ran otworzą się niewidome oczy, niesłyszące uszy. Jeszcze wołamy, jeszcze się modlimy. Oczy, otwórzcie się.
uszy otwórzcie się przez imię Jezusa. Na imię Jezusa niech zegnie się każde kolano. Oczy zacznijcie widzieć. Uszy zacznijcie słyszeć. Raz jeszcze, Panie. Dziękujemy Ci, Boże. W imię Jezusa zacznijcie widzieć i zacznijcie słyszeć. Amen? Więc sprawdzamy. Sprawdź oczy, sprawdź uszy. Dziękujemy Ci, Panie, za to uzdrowione kolano, za tę radość. Sprawdźcie jeszcze raz. I wzrok, i słuch. W momencie, kiedy teraz modlimy się za tych, którzy nie widzą ani nie słyszą, chciałbym, żeby ci, którzy też tu są z problemami ze wzrokiem i z problemami ze słuchem, zaczęli sprawdzać. Jeśli miałeś aparat słuchowy, miałeś jakiś niedosłuch albo wadę wzroku, sprawdzaj oczy. Sprawdzaj słuch. Jak jest, słuchajcie, jeśli chodzi o... Uwaga. Jeśli chodzi o problemy, o tych, których się modliliśmy drugi raz, niewidzące oczy, niesłyszące uszy, czy jest tu jakaś zmiana, czy coś się dzieje, czy coś choć delikatnie zaczęło się zmieniać? Jeśli tak, to pomachajcie ręką. Coś się zaczęło zmieniać? Chodź, powiedz, co się zaczęło zmieniać. Chodźcie razem, będzie raźniej. Dobra, chodźcie we dwie osoby. No. To chodźcie tutaj, jeśli ktoś... Z czym tutaj był? Okej. Okay. To posłuchajcie chwilkę, dobra? Jak ma pani na imię? Małgorzata. Mówisz, że był problem z którym uchem? Tak, bo po... Które to było ucho? Lewe. Po grypie miałam właśnie taki jakiś i to już było nie do wyleczenia. I to był, w ogóle nie było słychać tam na to ucho? Tak, nie słyszałam na to ucho. A teraz gdybyś zatkała to ucho? Słyszę. Słyszysz? Tak. No. Jezus jest Pan. Halleluja! Ile to już trwało? Tak. A ile to już trwało? No, parę lat ładnych. Parę ładnych lat. I teraz zaczęłaś słyszeć na ucho, które było niesłyszące. Chwała Panu za to. Dzięki Ci, Jezu. Amen. Zaraz tak zrobimy. Gdzie są osoby, które... trzy osoby, które tam czasem notują? Miały notować od nas? To jest trzy osoby z dziesięciu. Podejdźcie tutaj do Pani, dobra? Jakby, albo Pani by mogła podejść do nich, oni zanotują tylko, dobra? To świadectwo. Tutaj jest Pani, o. Co tutaj się wydarzyło? Ja nie widziałam na lewe oko na bardzo długo, no 10-15 lat. W ogóle? Trochę. Było bardzo leciutko, tak? Czyli wcześniej, gdyby wcześniej Pani patrzyła, to na ile Pani widziała? Gdyby... Nie widziałam, na lewo nie. A teraz się przejaśnia. Przejaśnia się, czyli coś się zaczęło dziać teraz. A które to było oko? Lewe. Jakby Pani prawe teraz zakryła na chwilkę. I teraz jaki jest, jakby to Pani opisała? No takie, jeszcze nie zupełnie wyraźnie, ale już widzę. Okej, okay, czyli coś się zaczęło dziać, więc zaraz tutaj wyślemy, gdzie jest Bartek? Bartek, dokończysz dzieła. Wiem, jakbyście usiedli jeszcze na chwilkę i się modlili. Bartek dokończył tam Panią z kolanem, było dobrze. Wiecie, bo to jest, chwała Panu, poczekajcie jeszcze chwilkę, bo to jest ważna rzecz, którą warto tutaj podkreślić, że jeśli Pan Bóg coś zaczyna i jest to wyraźne, że coś się zmienia, coś się zaczęło, to trzeba pójść za ciosem.
To znaczy pobłogosławić tą osobę dalej, modlić się, żeby to było dokończone, bo Bóg nie zaczyna, żeby zacząć, ale żeby dokończyć. Amen? Więc to jest też zasada wiary. Chwała Panu za to. Jak ma Pani na imię? Ewa. Ewa. I co tutaj był za problem? U mnie ta zmiana jest minimalna, ale wyraźnie ją czuję. Miałam takie wrażenie, jakbym miała w uchu czasem taką watę włożoną. To nie to, że wcale nie słyszałam, ale z takim ogłuszeniem nieraz musiałam sobie tak pogrzebać, żeby słyszeć lepiej. A w tej chwili to tak jakby mi tą watę może jeszcze nie zupełnie wyciągnięto, ale podciągnięto i jest... Jest znaczna zmiana i poprawa. Super, jest bardzo, bardzo duża zmiana. Okej, więc tutaj zaraz się pomodlicie dalej. Dobra, jakby pani mogła jeszcze podejść do Bartka, to ten przystojniak w czerwonych butach. A tutaj... Piotr. Od urodzenia nie widzę na lewe oko. Znaczy słabo była to. Teraz przy drugiej modlitwie jak gdyby delikatnie tak ostrość się polepszyła. Czyli jakby była lepsza ostrość, a od urodzenia nie widzisz, tak? Praktycznie na to oko. Mhm. To jest wada genetyczna po mamie też. I poczułem taką, jakby przeszła taka fala przez obydwa oczy. Czyli poczułeś też falę podczas modlitwy, która przeszła. Dobra, więc co zrobimy teraz? Pomodlimy się jeszcze taką trzecią modlitwą i o te osoby i jeszcze dodatkowo o tych, którzy mają tutaj, mają też problemy z... Mówiliśmy o guzach. Niektórzy z was mogą mieć guzy, które są wyczuwalne, które są na tyle duże, że jesteś w stanie je wyczuć. Są osoby, które przyszły tutaj chore na raka. Kto z was tutaj choruje na raka? Ręka w górę. Okej, są osoby. Chcę wam powiedzieć dobrą nowinę. Jezus nienawidzi raka. Więc będziemy się modlić o to, by te komórki rakowe zostały uzdrowione przez moc Jego krzyża. Chwała Panu, wiecie, też za to. Ja zwykle tak nie prowadzę modlitwy o uzdrowienie. Zwykle jest to bardziej gdzieś tam, no mamy pewien schemat, w którym łatwiej się poruszać, ale kiedy Pan Bóg mówi, żeby coś zrobić, trzeba za tym pójść. I mieliśmy to tutaj jedno bardzo wyraźne świadectwo, gdzie Pan Bóg uzdrowił jedną tu panią, która od kilku lat miała ten bardzo duży problem. I zobaczcie, że te rzeczy dzieją się wtedy, kiedy idziemy w posłuszeństwie za tym, co Pan Bóg do nas mówi. To, co mówiłem na konferencji dzisiaj, ja bym mógł sobie pomyśleć i powiem wam, miałem takie myśli. No i co, będziemy modlić się o niewidomych i niesłyszących? No i była masa wątpliwości, ale to jest decyzja, żeby stanąć w wierze. Ci, za których modliliśmy się tutaj i jeszcze się te oczy czy uszy nie odetkały, nie otworzyły, mamy wiarę w to, że Pan Bóg słyszy tą modlitwę. Amen? Mamy wiarę w to, że teraz się modlimy, zaraz się pomodlimy po raz kolejny i Bogu zostawiamy czas. Amen? Bóg jest naprawdę dobry i wie, kiedy Cię pobłogosławić. Wie, kiedy Cię dotknąć. Wie, kiedy będzie to dla Ciebie najlepsze. Więc miejmy zaufanie dla Boga w tej modlitwie. Że jesteśmy w Jego obecności, jesteśmy tu z Nim. Więc chciałbym, byśmy jeszcze na tą jedną modlitwę powstali. Okej. I chciałbym, byś położył swoją rękę w miejscu, gdzie masz problem. Być może jest to guz. Być może Pan Bóg coś zaczął, tak jak w tych świadectwach, jeśli chodzi o słuch, o oczy. To połóż jeszcze raz rękę w tych miejscach i będziemy modlić się, kontynuując tę modlitwę. Albo generalnie jest gdzieś problem. Połóż rękę w tym miejscu i chciałbym, byśmy przez kilka minut teraz, albo jeśli się sam za siebie nie modlisz, za kogoś obok, pomóc się. I chciałbym, żebyśmy zaufali Panu Bogu teraz też, kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy wzywać Jego imienia, że On będzie działał. Amen? Więc trzymając rękę w tym miejscu, gdzie jest problem, powiedzmy: Panie Jezu, uwielbiamy Cię teraz za to, co czynisz pośród nas. Bądź uwielbiony, Panie, za Twoją moc uzdrowienia, za Twoją łaskę. I niech przyjdzie Twoje uzdrowienie w te miejsca,
gdzie tego potrzebujemy. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. I wołajmy teraz, podnieśmy swój głos, trzymajmy ręce dalej w tych miejscach. Śmiało, podnieś swój głos, zapraszaj Ducha Świętego. Modlić się w językach. Kieramanana satere mene kandere vede. Sire mene mene korala sibere verele karala 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 karala. Panie, dziękujemy Ci za to, co czynisz. Jesteś tak dobry. Tak dobry, że Twoja krew dzisiaj ma moc nas uwalniać, Twoja krew ma moc nas uzdrawiać. Dziękujemy Ci za to, co już się dokonało. Dziękujemy za to, co się dzisiaj rozpoczęło. Za to, co zobaczymy przez kolejne dni po tej modlitwie. Jezu, błogosławimy Cię. Ja mówię do guzów mózgu, zniknijcie w imię Jezusa. Niech osoby, które mają guzy mózgu, niech w Twoje święte imię będą uzdrowione. Niech te guzy znikną. Niech tętniaki znikną przez moc krwi Jezusa. Dotykaj, Panie, dotykaj, Panie. Panie, uzdrawiaj dalej oczy, uzdrawiaj dalej uszy. Ty sam wypowiedziałeś to słowo. Więc niech w Twoje święte imię to się dzieje. Guzy, które były wyczuwalne, znikajcie. Keramana kosidej. Wolność w imię Jezusa. Shiralalalalalala sidalala korala 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 korala. Shibemememememememe kodalala babababa koria sidi. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Czy ktoś w tamtej części sali ma guza, który jest w mózgu? Z tamtej części sali? A gdzie jest taka osoba? Pomachajcie ręką. Tu jest, okej. Okay. Tam jest. Z tamtej strony też ktoś jest, czy? Tam, dobra. To też szczególnie połóżcie ręce na tych osobach. I wołajmy dalej. Sira mananananana koria siria tiria. Siria mananana kosi mananana koria sidria sidi. Jezu, niech w Twoje imię te guzy znikną. Niech one uklękną przed Twoim imieniem. Ja dziękuję Ci też, Panie, za Piotrusia, którego Ty uzdrowiłeś jakiś czas temu, już rok ponad, który urodził się niesłyszący i zaczął słyszeć po krótkiej modlitwie, kiedy wrócił do domu. Jezu, zrób to samo nawet dla dzieci, które tutaj są i które nie słyszą. W imię Jezusa niech to się stanie. Serebe karala sidarala. W Twoje święte imię, Panie, przeżywamy mocy Twoich ran. Przyzywamy mocy Twojej krwi. Przyzywamy mocy Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstania. Niech te miejsca, które były chore, niech będą uzdrowione. Serca, bądźcie zdrowe, nerki, tarczyca, cukrzyca. Problemy z hormonami, niech będą uzdrowione. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Sera mama ma korawa, karawa, karawa, karawe. Sirie, sire, sirie, Jezu, wywyższamy Cię, Jezu, błogosławimy Cię. Dajemy Ci cześć, dajemy Ci chwałę i wywyższamy Twoje święte imię. Uzdrawiaj nerwice, Panie, uzdrawiaj depresję. Niech w imię Jezusa odejdzie każdy duch nerwicy odpowiedzialny za depresję, odpowiedzialny za jakąś schizofrenię i problemy mentalne. Niech w imię Jezusa to straci swoją moc. Niech odejdzie i nigdy nie wróci. Niech każdy duch śmierci, który trzymał Twoje dzieci, straci swoją moc. W imię Jezusa ogłaszamy życie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Dzięki Ci, Panie. Amen. Oddajmy Bogu chwałę oklaskami. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Więc teraz zacznijcie też sprawdzać swoje ciało, cokolwiek to było.
zaczniecie poruszać się oczy, też uszy, kolana, kręgosłupy, cokolwiek to było. Sprawdzajcie jeszcze przez chwilę. Sprawdzajmy, poruszajcie się. Wiem, że nie wszystko jesteśmy w stanie teraz sprawdzić, ale sprawdzaj. Jeśli modliliśmy się o ciebie, jeśli sam modliłeś się, powiem wam, to jest o tyle ważne, że większość osób, które zaświadczają o uzdrowieniu, zaświadczają, że to się stało, kiedy sprawdzali. Więc nie mij się z tym, co Pan Bóg robi. Śmiało. Śmiało. Sprawdź swoją też skórę, jeśli były zmiany. Sekundkę. Kto z was czuje, widzi, że jest znaczna albo całkowita poprawa w czymkolwiek, jakiejkolwiek rzeczy, o którą się teraz modliliśmy, pomachajcie nad głowami raz jeszcze przez kilkanaście sekund. Możecie wstać wtedy i pomachać nad głowami. Reszta może usiąść, a te osoby niech wstaną i pomachają nad głowami. Może to było już w pierwszej turze, ale wstań jeszcze raz, by pokazać, powiedzieć. Zobaczcie, jeszcze przez kilkanaście sekund. Tam jest sporo osób, tam są osoby, tutaj. Okej, chwała Panu, uwielbimy Boga oklaskami. Dzięki Ci, Jezu. I co teraz zrobimy? Nie mamy bardzo dużo czasu, ale to będzie jedna z ostatnich części tego spotkania. Poprosiłbym 10 osób, z którymi rozmawiałem przedtem, by podeszły tam. Na bok. Dobra. Za chwilę będziemy uwielbiać Pana Jezusa za to, co czyni. Coś się stało tutaj? Aleluja. Może Pani tam podejść. Super, to może Pani tam podejść, dobra? To kule Pani są? To Pani na pamiątkę zostawi tutaj, dobra? Mamy dwie. Aleluja. Niech leżą. A to, no dobra, to pani bez kolejki może przyjść. To pani, jak to, kiedy były, to były zerwane te więzadła, tak? Tak, w październiku. W październiku. Zmiażdżyłam i zerwałam. I od tamtej pory był ten problem, tak? Tak. Okay. I żeby przejść się tak swobodnie, to kiedy ostatnio? Dzisiaj. Ale ostatnio wszedł. No dzisiaj był. Ale przed, kiedy pani, przed tym, co się stało teraz, kiedy ostatnio pani chodziła, ile czasu to było temu? Kiedy były te, to październik, tak był? Dobrze pamiętam? Tak. Ja zmęczony, więc muszę jeszcze raz spytać. Pani też. To niech pani teraz się przejdzie w tą i z powrotem, do końca jej. Może pani jak chce. Teraz jak teraz pani chodzi, swobodnie. Aleluja. Panie, niech to będzie zapieczętowane. Niech tak pozostanie. W imię Jezusa. Amen. Piąteczka. Chwała Panu. To Pani jakby mogła podejść do tych trzech osób. One tam są, ok? Śmiało. Ja tam potem oddam najwyżej, ale jeszcze niech leżą. I moja prośba jest taka. Ci z was, którzy doświadczyli Bożej mocy podczas tej modlitwy o uzdrowienie, ci, którzy też machali rękami, my będziemy wielbić Boga za to, co uczynił, za to, co się dzieje, a was proszę, abyście podeszli do tych 10 osób i króciutko podzielili się świadectwem w myśl tej zasady, której was starałem się nauczyć, że kiedy dzielimy się świadectwem, Bóg czyni jeszcze więcej. Jeśli zachowamy te rzeczy, zostaniemy na miejscu i na poziomie, na którym jesteśmy. Jeśli będziemy dzielili się tymi rzeczami, Bóg będzie kontynuował. Chcecie, żeby Bóg kontynuował? No to musimy współpracować. Więc my wielbimy Pana, ci, którzy doświadczyli Bożej łaski, podejdźcie do tych osób, które tam są i czekają, a my skupiajmy się na Bogu i wywyższajmy Go. Amen? Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim.
Dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci.
Dobrze, kochani, więc zrobimy tak. Tam się jeszcze świadectwa, że tak powiem, filtrują, ale zaczniemy. Więc moja prośba przede wszystkim jest do trzech osób, tam jakby siostra mogła ewentualnie tam tak ogarnąć, że trzy osoby będę potrzebował, które są do notowania, żeby poszły na drugą stronę, bo tu nam się zrobi korek. Będzie taka tutaj... Jakbyście poszli na drugą stronę. Więc wtedy osoby, które powiedzą świadectwo, wyjdą sobie tamtędy. No, taki szpaler będziecie mieli. Dobrze, więc moja prośba jest i do was, i do tych, którzy będą króciutko się dzielili tym, co Pan Bóg uczynił. Zawsze mówię, że dobre świadectwo to krótkie świadectwo, więc jakbyście powiedzieli swoje imię, z czym był problem i co się teraz stało i na koniec chwała Panu i schodzicie tamtymi schodkami, dobra? A osoby, które słuchają, my wszyscy, jeśli słyszycie świadectwo, które was dotyka, to znaczy może macie podobny problem, jeszcze nic się nie wydarzyło, to słuchając tego świadectwa podziękujcie Panu za to, że on, za to, co zrobił i za to, że ma moc to uczynić również jeszcze raz dla was. Amen. Dobrze, więc śmiało, do tyłu trochę cofnę, albo tu, bo nie wiedziałem, czy można. Chodź śmiało tutaj, będziemy mieć tu takie swoje miejsce. Możecie podejść tu troszkę bliżej, powiedz, jak masz na imię i co się stało. Witam, mam na imię Łukasz. Od 4-5 lat cierpię na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Wiąże to się z tym, że w zasadzie moja zdolność ruchowa była ograniczona do minimum. Jeżeli była ta ruchomość, to była bolesna i na przeciwbólówkach jestem zdrowy. A powiedz, czyli jaki był zakres ruchu, pokaż, i do jakiego momentu wtedy mogłeś? Teraz jest dobrze? Chwała Panu. A wcześniej powiedz, jak mogłeś się ruszyć? Może 20, może 30% tego tak naprawdę, bezboleśnie. Super. Chwała Panu za to. Alleluja. Wracam do życia. Amen. Bogu dzięki. Chwała Panu. Więc tam czekają nasi ludzie. I możecie podejść troszkę bliżej, żeby tam nie trzeba było na was czekać za długo, bo nie mamy dużo czasu. Co się stało tutaj? Ja mam na imię Małgorzata, chore kolano od 3 tygodni w rehabilitacji, a ból całkowicie prawie odszedł po modlitwie. Czyli na ten moment, czyli wcześniej jaki ruch sprawiał ból? Tak. No, taki ruch, jak pani teraz robiła? Tak. No, tak, to było. Okej, a teraz może pani podnieść jedną nogę, drugą? Jak jest? Bardzo dobrze. Chwała Panu za to. Amen. Chodźcie śmiało troszkę bliżej. A my podejdźmy tu, będzie nas lepiej widać. Mam na imię Wanda. No, od przeszło 20 lat cierpię na zwyrodnienie kolan, a szczególnie lewego kolana. Dzisiaj ledwie tutaj doszłam, bo zresztą mam zwyrodnienie również kręgosłupa lędźwiowego. Biodro mnie boli już od paru miesięcy. Dziś nawet nie przyszłam z żadną laską, bo tak się złożyło, że jej zapomniałam wziąć. A jak wyglądało pani chodzenie? Musiała pani... Właśnie, musiałam chodzić, albo chodziłam z tymi kijkami dwoma, to lepiej jest. Ale ból miałam przez ostatnie parę nawet miesięcy, to ten ból miałam. No dzisiaj ból zniknął, także mogę i podnosić i kolano, i tu biodro. A może się pani przejść tam? Może się pani przejść teraz tam i zejść schodkami swobodnie? O, super. Jak modelka na wybiegu. Chwała Panu. Amen. Witam. Wanda Aleksander. 3 lata temu miałam wypadek, żeby było tak jeszcze bardziej obrazowo, to stało się na drodze krzyżowej. Całe więzadło krzyżowe poszło przednie, łękotka, kolanko, wszystko. 3 lata cierpienia dzisiaj jest. Chwała Panu. Czyli od 3 lat był problem, że... A jaki ruch sprawiał ból, albo jak to wyglądało? Każdy ruch sprawiał ból. A podniesienie kolana, albo... Możemy wykonywać to, co na AWF-ie. Bo pani jest po AWF-ie, powiedziała. I może pani... O! Chwała Panu! Alleluja! Bogu dzięki! Co się stało tutaj? Bo musimy tam... Mamy długą kolejkę, więc musimy tak dość sprawnie, dobra? Mam na imię Wioleta. Od 10 lat cierpię na zmiany w kręgosłupie szyjnym, a od kilku lat te zmiany są tak duże, że bóle się coraz bardziej nasilają, przez to też i bóle głowy i ograniczona ruchomość stawu. I dzisiaj właśnie poczułam w czasie modlitw takie jakby swędzenie karku. Czułam, że coś się dzieje. I
W tej chwili ból odchodzi i mogę ruszać szyją, czego nie mogłam wcześniej robić. Ile to trwało już? Takie brak ruchomości już od kilku lat. I teraz? No teraz mogę się obejrzeć. Chwała Panu za to. Amen. Jarek, od 16 lat problem ze stawem biodrowym. W tej chwili mam stopień niepełnosprawności w stopniu lekkim, ale na stałe. To znaczy lekarze nie widzą nadziei na to, żeby się poprawiło. Generalnie dzisiaj czułem, że coś z tym biodrem się dzieje. Przez cały dzień tutaj, jak będąc, wierzę głęboko, że Pan Bóg działa. I rzeczywiście to mogę szerzej rozwijać to moje biodro, czego wcześniej nie mogłem robić. Nie jest zupełnie zdrowo, ale wierzę głęboko, że Pan Bóg działa. Czyli coś się zaczęło i jest lepszy zakres ruchu. Tego nie mogłem robić, a dzisiaj mogę. Więc... Chwała Panu, więc Panie, dokończ, co zacząłeś. W imię Jezusa. Amen. Dzięki. Chwała Panu. Jestem Maria. Od 10 lat miałam guza na czole. Na początku roku miałam usuwanego, ale zaczął odrastać. A teraz zginął całkowicie. Jak on był duży tutaj? A jakby pani mogła pokazać mniej więcej? Taki mniej więcej był. I teraz jak pani tak dotyka? Nie czuję, że mam cokolwiek. Okej, nie ma faktycznie. Chwała Panu, dziękujemy Ci Jezu. Amen. Amen. Alicja, powiem tak krótko, bolały mnie stawy krzyżowo-biodrowe. Jestem po rehabilitacji, w poniedziałek skończyłam, a ból został, a dzisiaj po prostu teraz ustąpił. Jest dobrze. Chwała Panu. Chwała Panu. Amen. Mam na imię Emilia, miałam wadę wzroku, minus 0,75, no i po prostu ustąpiła i widzę już wyraźnie nawet tamtą godzinę. Czyli jak to było wcześniej, jak patrzyłaś, które na jedno i drugie oko, tak? Jak patrzyłaś na, powiedzmy, na co tam wcześniej się patrzyłaś? No, na to załóżmy, to po prostu nie widziałam nic. A teraz z daleka, tam z ostatniego rzędu widziałam, co tutaj pisze dokładnie. Tak. Chwała Panu! Amen! Ekstra. Chodźcie tutaj. Mam na imię Teresa. Od jakiegoś czasu bolało mi bardzo lewe ramię. Nawet tu teraz w czasie modlitwy mówiłam do męża, że ma mi trzymać rękę na moim ramieniu i mówię, że no bo po prostu sprawiał mi ból i trzymałam ręce do góry, ale z wielkim bólem, takim wysiłkiem. Obecnie ręce są tak sprawne, nie odczuwam nic. Może pani podnieść się do góry? Wszystko. Chwała Panu. Chwała Panu. Ja mam na imię Bartek i tak od 2 lat miałem problemy z lewym barkiem. Po upadku nie był do końca sprawny, generalnie strzykał, nie w każdy sposób mogłem nim ruszać. A teraz po modlitwie jest dokładnie taki sam jak prawy, w pełni sprawny. Czy możesz poruszać? Chwała Panu! Chwała Panu! Super, amen. Mam na imię Wiesław. Od długiego czasu mam problem ze zwyrodnieniami w szyi. W momencie, kiedy mówiłeś, że Pan Jezus dotyka właśnie kogoś, kto ma problemy z szyją, poczułem ucisk, tak jakbym miał założony kołnierz taki ortopedyczny. W ogóle wcześniej to miałem problemy ze spojrzeniem pionowo w górę, bo miałem zawroty głowy, czasami nie mogłem tego zrobić bez bólu, a teraz swobodnie i nic się nie dzieje. Chwała Panu. Dzięki Ci, Jezu. Na imię mam Piotr. Miałem bardzo poważny wypadek, wyrwany prawie ramię i uszkodzony nerw łokciowy, który mnie bolał ponad 30 lat. Proszę, w modlitwie ból ustąpił, nie mam szczekania, ruch czuję płynny i się raduję z tego. Bardzo dziękuję. Amen. Chwała Panu. Czyli jest ruch płynny już teraz, tak? Nie ma żadnego bólu szczekania ani uciążliwości. Bogu dzięki. Chwała Panu. Nawet sprawnie nam idzie, już powoli. Nawet chyba się wyrobimy. Helena. Zeszłam bez trzymanki po schodach, bez bólu. Nie pamiętam, kiedy to było ostatnio. A z czym był problem? Z biodrami czy z kolanami? Z kolanami. One tak nieładnie bolą, nie bolały przedtem kiedyś. Czyli to już były lata? Lata, całe, tak. To tak jak coś wrodzonego, bo i babcia narzekała na kolana i mój kuzyn. Będę mogła jechać w góry, będę mogła pochodzić po górach. Chwała Panu! I będę mogła klęczeć przy modlitwie. A możesz teraz, a wcześniej był problem z klęknięciem, tak? Mogłam klękać, ale jak za długo klęczałam, no to już
trzeba było... A teraz jakbyś mogła zejść po schodach swobodnie? No to, to ciach. Chwała Panu. Możemy zobaczyć? Nie zatrzymała się nawet. Chwała Panu. Witam, mam na imię Maciej. Moje aktywne życie eksploatuje mocno nogi. Od 2 miesięcy ból w lewym kolanie, nie czuję nic. Chwała Panu. Chwała Panu za to. Amen. Ja mam na imię Litka. Miałam problem z kręgosłupem szyjnym, z barkiem. Miałam taki przekurcz z tej lewej strony, aż ból w klatce piersiowej. I doznałam uzdrowienia. Dziękuję Panu Bogu za to. Chwała Panu. A pokaż, co możesz zrobić, czego nie mogłaś wcześniej. Było to niemożliwe wcześniej. Czyli tu mnie wszystko ciągnęło. Tak, miałam ograniczenia i w ogóle tak, teraz jest wszystko dobrze. Dziękuję Panu. Chwała Panu. Chwała. Dzięki Ci, Jezu. Co tu się stało? Mam na imię Anna, przyjechałam z Ostrogą Piętową. Dla mnie to było w porównaniu z innymi chorymi drobnostka, ale jak usłyszałam, że Pan wymawia Ostroga Piętowa, skupiłam się na tym. Mogę tąpać nogą, Ostroga nie boli. Chwała Panu. Jakby Pani tamtędy poszła? O, a, torebkę Pani zostawia. To, dobra, tylko Pani tam wróci. Na imię mam Jola i mam problemy ze stawem biodrowym. Są to zwyrodnienia. Od czasu do czasu była rehabilitacja i powłóczyłam nogą, jak zaczęłam, no jak musiałam zacząć chodzić, później było lepiej, a w tej chwili ból ustąpił i jest dobrze i chwała Panu. Chwała Panu za to. Amen. Mam na imię Jadwiga. Gdzieś 2 lata temu u mnie pod kolanem prawej nogi stwierdzono tor Wielbeckera. Bolała mnie noga, miałam blokadę. Potem mi przestała boleć, a teraz tydzień przed forum mówię: Matko, znowu noga mnie boli. Co jest? Panie Boże, może mi ją uzdrowisz? No i nawet miałam tu problem, żeby uklęknąć i... No i nie boli. Może Pani do góry? Jedna, druga kolano? No nie ma blokady, nic. Chwała Panu za to. Za to. Dzięki Ci, Jezu. W drugą stronę. O. Mam na imię Ania. Miałam od 20 lat problem z prawym kolanem, właściwie z 2, ale prawe kolano od kilku miesięcy najbardziej mnie bolało. Miałam kilka razy zastrzyki uzupełniające te płyny różne. Generalnie było kiedyś rozmiękczenie chrząstek, teraz już mam całkowite pęknięcie. Na poniedziałek byłam umówiona na kolejne zastrzyki. Jeszcze dzisiaj dostałam SMS-a, żeby potwierdzić. I teraz mogę robić przysiady na prawym kolanie i mnie nie boli. Nie mogłam na zgiętym kolanie stać. Nie mogłam z dziećmi na rolkach, na rowerze jeździć. Teraz będę mogła. Chwała Panu. Chwała Panu. Dzięki Ci, Jezu. Jestem Iwona. Od miesiąca czasu mam kłopot z nadgarstkiem. Miałam. Nie mogłam nim w ogóle poruszać. Te ruchy w ogóle były niemożliwe. A ponieważ praca zawodowa nie pozwalała mi na to, żeby go unieruchomić, więc nie robiłam tego, a w tej chwili mogę robić tym nadgarstkiem wszystko. Chwała Panu! Chwała Panu! Mam na imię Wioleta. Od kilku lat borykam się z kolanami. Po prostu mi wypływała chrząstka. No i dzisiaj, jak przyszłam tu na rekolekcję, no nie mogłam klękać. Bardzo mnie bolało, miałam spoczynek w Duchu Świętym, podczas właśnie, gdy mówiłeś o chrząstce. I po jakimś czasie uklęknęłam i chwała Panu, i mogę w tej chwili udowodnię to klękać. Okej. Okay. Nic się nie dzieje, jest dobrze. Chwała Panu. Amen. Amen. I ostatnie świadectwo. Mam na imię Anna. Od kilku lat utworzył mi się odcisk pod stopą i bardzo mnie bolało w ogóle. Dzisiaj od rana cały dzień mnie bolał ten odcisk. Przy chodzeniu był, tak, problem? Przy chodzeniu problem, tak. No, ale teraz nic mnie nie boli. Swobodnie Pani chodzi bez bólu. Swobodnie chodzę bez bólu. Chwała Panu. Chwała. Dziękujemy Ci, Jezu. Amen. Więc i kule mamy. Chwała Panu za to wszystko. Amen. Uwielbimy Pana Jezusa. Ja tylko powiem jedną rzecz. Wezmę je tutaj na tył. Zaraz będziemy wielbić Pana Jezusa jedną pieśnią za to wszystko, co uczynił. Jesteście wdzięczni Bogu za to, co się stało? Alleluja. Tak? Więc kochani, ważną rzecz, którą chcę powiedzieć, powiem po tej pieśni. Zaśpiewajmy, już zaczęliśmy śpiewać, to nie będę się rozgadywał. Powiem jedną rzecz za moment.
a my oddajmy Bogu chwałę. Kochani, trzy ogłoszenia ode mnie na koniec, więc jeszcze siądźmy na chwilkę. Rzecz numer jeden, którą ważne jest, żebyśmy powiedzieli sobie po takiej modlitwie, to to, że my się modlimy, jeszcze raz to podkreślę, a Panu Bogu zostawiamy czas. To znaczy, to była jakaś część tego, co Pan Bóg dziś uczynił. I przez kolejne dni mamy takie świadectwa ludzi, którzy doświadczają uzdrowienia wracając do domu samochodem. Ludzi, którzy budzą się rano i zobaczycie, że jutro rano będą osoby spośród was, które zorientują się dopiero, że coś się wydarzyło i coś się stało. Chciałbym, żebyście mieli zaufanie do Pana Boga i wiedzieli, że On jest dobry, że On naprawdę wie, jak i kiedy zadziałać. Amen? To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa jest taka, że zachęcamy was do tego, byście wracali do lekarzy i nigdy nie odstawiajcie leków, zanim lekarz wam nie pozwoli. Ponieważ oprócz tego, że mamy wiarę, mamy też mózg. To jest czasem charyzmatyczne odkrycie. Ale naprawdę chcę wam powiedzieć, że to się ze sobą nie gryzie, a jak wielkim świadectwem jest to, kiedy idziesz do lekarza, mówisz, co się wydarzyło i lekarz ci to potwierdzi. Także zachęcam was do tego, byście tak zrobili. Ja dostałem już kilka maili w życiu, pytałem, skąd ma pani do mnie numer czy kontakt, a ona mówiła, bo mój lekarz mi poradził, żebym przyszła.
Więc no właśnie, to jest naprawdę wielkie świadectwo wtedy. Także do tego was zachęcamy. Jeśli będziecie mieli te badania, my po to braliśmy kontakt, żeby do was za jakiś czas też zadzwonić. Trochę z tym jesteśmy w plecy, bo ja ciągle jeżdżę, trzeba jakąś osobę zatrudnić, żeby do was dzwoniła, bo tego jest za dużo, tych numerów, ale będziemy starali się jakiś kontakt z wami złapać. Także Bogu dzięki za ten dzisiejszy dzień. No, widzimy się też jutro, a za chwilkę będziemy przechodzić do ostatniego punktu tego programu dzisiaj. Także chwała Panu za dzisiaj. Amen.